Partnerem odcinka jest Lyocat. Link w opisie. Choć Harmidom jest kreskówką z pozoru dla dzieci, to jednakże twórcy czasem naprawdę potrafią się zabawić i umieścili w swojej kreskówce kilka żartów dla dorosłych, które w dzisiejszym odcinku wraz z Freklim, tych którego na kanał zapraszam, chciałbym wam przedstawić. Umówmy się teraz tak, że za 3000 łapek wrzucam kolejny odcinek z Harmidomu, bo to co robicie to jest wielki Armagedon, a więc taka jest zasada, że wrzucę kolejny odcinek. Zapraszam wszystkie osoby, które chcą być na bieżąco z filmami do subskrypcji kanału oraz proszę was wszystkich o udostępnienie tego filmu, ponieważ chciałbym, aby moje zasięgi były jeszcze większe, abyśmy wbili te 50k już niedługo. Dobra, zacznijmy odcinek. Zacznijmy od sceny, która na pierwszy rzut oka wygląda źle. Wydaje nam się, że Hirek patrzy się na tył ciała swojej mamy, podczas kiedy ona wykonuje jakieś ćwiczenia. Wiecie, yoga i te sprawy. Pewnie wszyscy już tutaj się podśmiechują, ale tak naprawdę wychodzi na jaw, że Hirek przymocował komik z taśmą do zadka mamy. I podczas gdy ona wykonywała te ćwiczenia, po prostu go czytał. Szanuję chłopaka, że go głowa nie bolała, ponieważ mama musiała robić na pewno gwałtowne ruchy. No ale Hirek, ty cwany lisie. Widzisz? Ćwiczenia to ubaw popachy. Tak, mamo, czytam cię wyraźnie. Kolejny moment z Harmidomu może was mocno zadziwić, ale starsi weterani z pewnością będą wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. W jednym z odcinków, kiedy Hirek zajmuje się żabami, dzieci znajdują się w sali i oglądają je przez szybę. W pewnym momencie młodziki zaczynają pytać się pani Johnson, co w tym momencie robią. Zmieszana nauczycielka szybko reaguje, mówi, że to po prostu nic takiego, bierze mapę, zasłania zwierzęta i odwołuje te całe zajęcia. Nie oszukujmy się, żaby też muszą mieć swoje potomstwo. Dzieci do domu! Okej, teraz chyba moja ulubiona, pikantna scena z tej kreskówki. Dokładnie z odcinka, gdzie Hirek wraz z Czarkiem podejrzewają Robusia o zdradę. Przez cały odcinek mogliśmy zobaczyć wiele dwuznacznych akcji, ale najbardziej rozwaliła mnie ta, kiedy jakaś dziewczyna każe ściągać Robusiowi ubrania. Kilka scen później chłopak Hani bawi się z psem, a Hirek dodaje do tego coś od siebie, gdzie mówi, że chłopak ten ma kolejne zafascynowanie, ale tym razem do zwierząt. No było to po prostu fenomenalne i musicie to zobaczyć. Zrzucaj ciuszki, kotku, i zaczynajmy już. Nie wolno mi oglądać filmów nie dla dzieci. O, tak, ja też cię kocham. O, jaka śliczna. Obrzydliwość. Do suczek też ma słabość. Kolejna już dość gorąca scena pochodzi z odcinka Hotel Niezaciszny, gdzie dzieci pod obietnicą bycia grzecznym jadą z rodzicami do miejsca odpoczynku, czyli resortu. Jak to zwykle bywa, pod koniec wszyscy zostają wyrzuceni. Świetne wakacje tak swoją drogą. Okazuje się jednak, że to nie przez zachowanie dzieci, które doprowadziły do Armagedonu w tym miejscu, ale przez niegrzeczne czynności rodziców. Pojawia się scena, gdzie wchodzą do pustego basenu w środku nocy i poza zasięgiem kamer robią tak zwane Marco Polo. Ale powiem szczerze, fajne hasło, na wszyscy wiemy co. Słucham, wyjaśnią to państwo? A może zapomnimy o incydencie? Powiemy im jak dorosną. Kto pierwszy w jacuzzi?